Historia filozofii na krótko. Plotyn. Filary systemu. Hipostaza druga. W tej części zajmiemy się hipostazą drugą, opiszemy w jakiej relacji jest ona względem hipostazy pierwszej i czym się charakteryzuje. Druga hipostaza Plotyna to nous, czyli umysł oraz byty inteligibilne tworzone przez ten umysł. Ale jak to się dzieje, że powstaje nóz? czy jedno stwarza go w jakiś bezpośredni konkretny sposób, także jest od razu cały i gotowy do działania? Otóż tak nie jest, bowiem jedno wydaje z siebie coś nieuformowanego, coś na kształt materii, lecz inteligibilnej. Plotyn nazywa to inteligibilną różnią oraz pierwszym inteligibilnym ruchem. Można też powiedzieć, że ta myśl, ale nieokreślona, czy byt, ale nieokreślony. Ten byt staje się określony dopiero wtedy, kiedy zwraca się do jednego. Nie od razu jednak, bowiem plotyn wyróżnia dwa momenty stawania się umysłu. Po pierwsze, kiedy ten ruch mocy pochodzącej od jedności zwraca się do swego Stwórcy, kontemplując go, wówczas następuje wypełnienie, a nawet przepełnienie go. Kolejny krok to refleksja owej mocy nad sobą po tym, jak została przepełniona, można rzec, zapłodniona przez jedno. W pierwszym kroku powstaje byt, substancja czy istota, a więc treść myśli, w drugim zaś myśl, która jest tym właściwym umysłem. Powstaje więc pewna dwoistość, a mianowicie umysł i myśl, którą myśli umysł, a to prowadzi z kolei do powstania wielości. Mowa tu oczywiście o wielości treści myśli, czyli bytów lub idei. Bardzo zawile brzmią powyższe wywody, oddajmy zatem głos samemu autorowi tych zawiłości. Albowiem jedno jako doskonałe przelało się niejako i ten jego nadmiar sprawił coś innego, a to co zaistniało, zwróciło się ku niemu i się wypełniło i stało się je widząc i to jest umysł. I owo jego ustalenie się ku niemu sprawiło byt, a owo patrzenie ku niemu umysł. Ustaliwszy się zatem ku niemu, żeby ujrzeć, staje się umysłem i bytem pospołu. Jak widzimy, Plotyn rysuje nam pewien proces ustanawiania drugiej hipostazy, która w przeciwieństwie do pierwszej jest wielością. Podobnie jak u Platona, kiedy jedno łączy się z diadą, na skutek czego powstaje inteligibilny świat idei, tak tu jedno wydaje z siebie nieokreśloną myśl, jakąś moc, która jednak, aby stać się umysłem, musi zwrócić się do jednego i zacząć go kontemplować. To zwrócenie się nadal nie jest umysłem. Aby nim się stało, musi zostać zapłudnione przez jedno, a następnie musi nastąpić refleksja owej mocy nad sobą. Powie Plotyn, jedno jest mocą wszystkich rzeczy, a umysł zaś wszystkimi rzeczami. Umysł jest zatem również miejscem pobytu wszystkich idealnych bytów. Następuje tu ścisłe utożsamienie myśli i bytu. Przytoczmy fragment ENAT. Mówimy, że jestestwa jako jestestwa znajdują się w miejscu umysłowym, nie dlatego tylko, że one substancjalnie pozostają w tym samym stanie, podczas gdy wszystkie rzeczy podpadające pod zmysły płyną, ale raczej dlatego, że mają doskonałość bytu od siebie. Oto tak zwana w sposób pierwszy substancja nie może być cieniem bytu, lecz musi mieć byt pełny, a byt jest pełny wtedy, kiedy uzyska ideę myślenia i życia. Więc myślenie, życie i byt są razem w jestestwie. Więc jeśli jestestwo, to i umysł, i jeśli umysł, to i jestestwo, i oto, owo myśleć jest razem z owym być. Co więcej, idee u Plotyna nie tylko są treściami myśli, lecz stają się samymi myślami, które bytują w nos. A jeśli idee są myślami, to są też zarazem umysłami. I tu może powiedzieć ktoś: dość. Bez przesady, jak mogą być umysłami, skoro same tkwią w umyśle. Zgadzam się po części z tym hipotetycznym oburzeniem, ale nie osądzajmy zbyt szybko tego pomysłu. Zapytajmy raczej, po co Plotyn tak komplikuje, co chce przez to wyrazić? Otóż sprawa, choć wydaje się zagmatwana, to stosunkowo łatwo ją wytłumaczyć. Idee, tak jak rozumiał je Platon, były wytworem umysłu, można powiedzieć przedmiotem umysłowym. U Plotyna następuje pewna radykalizacja idei. One nie tylko są przedmiotem umysłu, są też jednocześnie samym umysłem, inaczej mówiąc, są substancją myślącą, w której to, co myśli, utożsamia się z tym, co myśli. Do czego służy taka konstrukcja, można zapytać? Otóż Plotyn chce dowieść, że druga hipostaza to kosmos inteligibilny, struktura będąca jednością bytu i myśli. Także w kwestii relacji między różnymi ideami, Plotyn twierdzi wręcz, iż każda idea jest w pewnym sensie wszystkimi innymi ideami. Dlaczego tak? Otóż ma to swoje uzasadnienie. Umysł jest poznaniem wszystkich, a nie tylko jednej rzeczy. Dodatkowo umysł się utożsamia z nimi. Wobec tego każda jego część, mówimy tu o części w cudzysłowie, musi mieć pojęcie o reszcie. Gdyby tak nie było, to zakładając, że wszystkie części razem są umysłem, a jakaś część pozostawałaby na zewnątrz, to wynikłby z tego absurd, bo część umysłu znalazłaby się poza nim. Innym argumentem jest fakt, że skoro umysł jest nieskończony, to zawiera każdą jednostkową rzecz, ale też i na odwrót, każda z tych rzeczy musi mieć wszystkie inne rzeczy w sobie. Bo gdyby tak nie było, to umysł byłby pomniejszony w poszczególnych rzeczach, a więc nie mógłby być nieskończony. Zatem Plotyn twierdzi, że umysł jest jednością wieloraką, bądź też wielorakością jedności. NUS, czyli druga polotyńska hipostaza, ma też cechę wieczności, która jednak nie jest tu rozumiana jako statyczna bezczasowość, a pojęta jako raczej dynamiczna, doskonała i niewyczerpalna moc. Zatem przeszłość, jak i przyszłość są w umyśle zawarte całe i obecne aktualnie, bowiem umysł jest wszystkim i niczego. Nie potrzebuje z zewnątrz. Umysł jest dla siebie racją istnienia, ale podobnie też wszystko, co w nim zawarte a więc idee i umysł nie mają przyczyny, lecz są przyczyną swojego bytu oraz wszystkiego innego. Jak wcześniej powiedzieliśmy, w umyśle zawarte jest wszystko. Oczywiście nie chodzi tu o rzeczy materialne, chodzi o ideę wszystkich rzeczy. Jak jednak rozumieć owo wszystko? Czy tak jak u Platona, idee prezentowały jedynie poszczególne rodzaje i gatunki, i na przykład istniała idea bytu, jakim jest człowiek w ogólności? Otóż zupełnie Nieodwrotnie rzeczy mają się plotyna, a właściwie nie rzeczy, a ich idee. Oto umysł zawiera idee nie tylko gatunkowe, ale również wszystkie ich możliwe odmiany, które mogłyby się pojawić. Idea człowieka w ogólności to tylko jedna z wielu, bowiem istnieje tyle idei człowieka, na ile różnych sposobów może się zrealizować wskutek różnic indywidualnych. To samo dotyczy wszystkich innych rzeczy. Mimo takiego stanowiska, nie do końca jasne jest, czy Plotyn przyjmuje istnienie idei wszystkich indywiduów, tym bardziej, że w przypadku człowieka wyznaje on metę psychozę, czyli wędrówkę dusz. A więc dusza na przykład takiego Sokratesa mogłaby odrodzić się pod zupełnie inną postacią, czyli najprościej mówiąc, mogłaby nie być Sokratesem. Wówczas istnienie jednej idei człowieka jako Sokratesa byłoby bezsensowne. Tak postawione zagadnienie gatunków wynika opłocina zapewne z tego, że uważał on materię za niebyt. I niemożliwe było dla niego, aby materia w jakikolwiek sposób przyczyniała się do różnicowania gatunków, a więc posiadała jakąkolwiek możliwość kreacji. Z materii, wedle Plotyna, pochodzi jedynie brzydota i brak. Na koniec powiedzmy jeszcze o kategoriach świata inteligibilnego. Arystotelesowskie kategorie odnosiły się właśnie do niego, lecz Plotyn podważa to i na nowo konstruuje oddzielne systemy dla każdej ze swych hipostas. Tak więc jedno nie potrzebuje żadnych kategorii, jest absolutnie proste i jest zasadą ponadkategorialną. Umysł, zaś druga hipostaza, posiada ich pięć: byt, czyli uzja, trwałość, czy też stałość, ruch, tożsamość i różność. Zatem możemy już w pełni opisać naszą drugą hipostazę. Jest nim umysł, w którym wszystko, co zawarte jest prawdziwym bytem umysł myśli, a więc wypełnia ją też ruch, nie fizyczny, a duchowy oczywiście. Do tego jest stały w rozumieniu trwałości trwania. Nadto jest tożsamy ze sobą, a w końcu też różne, różnicą między myślącym a przedmiotem myśli. Tak niewiele kategorii na ogarnięcie tak wielu rzeczy, a w zasadzie wszystkiego, to zdumiewające i na swój sposób zachwyca. Historia filozofii na krótko.